Uwaga, oglądasz poprzednią wersję, 21 listopada 1992 roku, tego dokumentu. Zawarte w nim informacje mogą być błędne lub przestarzałe. Prosimy skontaktować się z administratorem tego serwera, jdavis@scp.foundation.int, po więcej szczegółów. Poziom 4/4182. Ściśle tajne. Identyfikator podmiotu SCP-4182. Klasa podmiotu Keter. Specjalne czynności przechowawcze. Personel ma współpracować z JMSDF, innymi morskimi i aeronautycznymi służbami, by ustalić 50-kilometrową strefę zamkniętą wokół SCP-4182. Wszystkie klatki schodowe prowadzące do podkompleksu SCP-4182 mają być zapieczętowane z użyciem w przybliżeniu 2 metrów betonowego kompozytu, mieszanina betonu, wody i kruszyw ciężkich, które zapewniają dodatkową ochronę przed promieniowaniem, wzmocnionego stalą. Dostęp jest surowo wzbroniony. Fundacyjny bot IO Silver ma przeglądać serwery INT-SCP-FN w poszukiwaniu zmian zrobionych przez personel pod wpływem SCP-4182. Personel ten musi zostać odizolowany i zgłoszony do fundacyjnych agentów do sprawdzenia i sterylizacji. Personelowi należy przypominać, że nie ma ośrodka piątego. Opis. SCP-4182 to 6,4-hektarowa, 16-arowa, sztuczna wyspa zlokalizowana w metrów na. Chociaż nie istnieją zapisy jego konstrukcji, jego konfiguracja sugeruje, że został wybudowany jako placówka do przechowywania odpadów gdzieś we wczesnym XX wieku. Fundacyjny personel okresowo identyfikuje SCP-4182 jako nieistniejący ośrodek, ośrodek 5. Mechanizm stojący za tym nie został jeszcze poznany. Personel pod wpływem SCP-4182 zejdzie jednym z kilku klatek schodowych wewnątrz placówki w kierunku ogromnego podziemnego kompleksu, zawierającego mimo obszernych badań sejsmologicznych i radiometrycznych, głębokość tego kompleksu jest jeszcze nieustalona, ale wynosi więcej niż kilka kilometrów. W 1989 roku przeprowadzono medyczne badania kilkuset ciał odzyskanych z SCP-4182. W około 75% przypadków wewnętrzna morfologia wykazała od pomniejszych do ciężkich odstępstw topograficznych norm, zazwyczaj skoncentrowane w ośrodkowym układzie nerwowym. Najczęstszą przyczyną śmierci był krwotok mózgu wywołany szybkim postępem płynnej martwicy mózgu. Nie należy przeprowadzać dalszych badań. Od czasu jego odkrycia w 1986 roku ilość przypadków SCP-4182 wzrasta.